Zabójstwo 20-latki. Zagadka rozwiązana po latach. Sprawa zabójstwa Zyty Michalskiej. Zarzuty po 26 latach. 52-letni mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 20-letniej Zyty Michalskiej, zabitej w wielkopolskim Mikuszewie, powiat wrzesieński, w 1994 rok. Przekazał we wtorek rzecznik wielkopolskiej policji. Sprawę rozwiązali funkcjonariusze policyjnego archiwum X. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak powiedział, że podejrzany w sprawie zabójstwa 52-letni dziś Waldemar B. pochodzi z tej samej gminy, w której mieszkała zabita Zyta Michalska. W chwili zabójstwa miał 26 lat. Mieszkał kilka wiosek od Mikuszewa. Po zabójstwie założył rodzinę. Pracował w jednej z miejscowych firm. Nigdy nie był notowany, niczym nie zwracał na siebie szczególnej uwagi, opisał Borowiak. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak przekazał, że podejrzanemu przedstawiono zarzut zabójstwa 20-latki oraz usiłowania gwałtu. Mężczyzna przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia. Będziemy weryfikować jego wersję zdarzeń przedstawioną podczas przesłuchania, powiedział. Wyjaśniamy motyw działania podejrzanego. To jest przedmiot jego wersji zdarzeń i na razie nie jest możliwe, abyśmy przekazali, jakie treści w sprawie zamiaru i motywu złożył podejrzany, dodał prokurator. Zginęła w Wielkanoc. Zyta Michalska zginęła w Wielkanoc 3 kwietnia 1994 rok. Tego dnia 20-latka po raz ostatni była widziana, gdy szła na spacer w stronę lasu. Jej zwłoki znaleziono dzień później w lesie, kilkaset metrów od jej domu w Mikuszewie koło Wrześni. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. Śledztwo zostało umorzone w związku z niewykryciem sprawcy. Na początku października policjanci w imieniu funkcjonariuszy z archiwum X, którzy zajęli się sprawą zabójstwa, zaapelowali o kontakt wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia z 1994 rok. O zatrzymaniu osoby mającej związek z zabójstwem policja powiadomiła w poniedziałek. Policjanci, którzy 26 lat temu zajęli się tą sprawą, przeprowadzili dokładne oględziny miejsca, w którym znaleziono ciało. Sprawdzali alibi wytypowanych osób. Przesłuchali także wielu świadków, ale nikt nie przekazał informacji, które mogły pomóc w rozwikłaniu tej sprawy. Po wielu miesiącach śledztwa, w które byli zaangażowani policjanci z Miłosławia, Wrześni i Poznania, sprawa została zakończona. Operacyjnie próbowano jeszcze wpaść na trop zabójcy, ale to się nie udało, opisał Borowiak. Przełom. Borowiak wskazał, że na początku 2019 rok policjanci z poznańskiego archiwum X postanowili wrócić do tej sprawy i otrzymali na to zgodę poznańskiej prokuratury okręgowej. Po analizie szczegółów tej sprawy przyjęto, że sprawca musiał wywodzić się z tego środowiska, co ofiara, i dobrze znał teren. Ponownie poddano analizom laboratoryjnym zabezpieczone ślady, wyjaśnił Borowiak. Policjant podkreślił, że współczesne naukowe metody badań kryminalistycznych 26 lat temu były niemożliwe do zastosowania. Funkcjonariusze poznańskiego archiwum X w połowie października bieżący rok zwrócili się także do lokalnych mediów. Prosili o przypomnienie sprawy zapomnianego zabójstwa. Po publikacjach odezwało się wiele osób. Ci ludzie, chcąc pomóc, przekazali im informacje, które także drobiazgowo przeanalizowano, zaznaczył. Jak podał Borowiak, prowadzący sprawę kilkanaście dni temu przekazali prokuratorom informacje o osobie, która z dużym prawdopodobieństwem mogła mieć związek ze sprawą zabójstwa Zyty Michalskiej. Materiał dowodowy dał podstawę do zatrzymania podejrzanego, zaznaczył policjant. Śledczy złożą do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Za zabójstwo grozi od 8 lat więzienia, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego więzienia.